Siedzi, jak widzimy, już ładna, ubrana. Teraz to tylko idziemy po ten, po Zoltana. Myślę, że właśnie Zoltana zaprosimy. Bo jak chcemy zaprosić Carmen, to dodatkowo 100 orem trzeba wydać. No, zrobimy to takie jakby spotkanie starych kumpli. Zoltan, gdzie jesteś? Biedny chłopiec. Zoltan, gdzie jesteś? Gdzieś pojawiła twoja królewska morda. Wielkiego mistrza do miasta? Widziałam. Oj, działo się. Ponoć Jakub de Aldersen. Może jest na chacie u Vivaldiego. Ale najpierw pójdziemy sobie sprzedać mieczyki, które mamy na sela. Nie, ludzie? Zobaczymy, co możemy dostać po trzech tych meteorach. Czego wam trza? Pokaż mi wasze wyroby. Pan Civaj mówił, żeście równe chłopisko. To nie widzę przeszkód, co by interesi gubić. Oto towar. Yo. Widzimy 4 zabójstwa za 30 orenów, ponie za 40 i to jest za 40. Mamy ładną ilość orenków. Standardowo to sprzedajemy. Osobka 10, osobka 20. Mamy 3 wolne miejsca, więc jest Gites. Dobra, kowal. No, patrzcie. Ludź do nieludzia przyszedł. Zgaduję, że czegoś potrzebujesz. Nie do końca ludź. Zgaduję, że możesz mieć coś, czego potrzebuję. Malcolm Stein, kowal. Po prawdzie to lepszego zaopatrzenia nie znajdziesz w tej dziurze zwanej wyzimą. Spoko. Można coś u ciebie kupić? Zoltan mówił o tobie wiele dobrego, więc możemy ubić interes. Jeśli chcesz coś kupić, pogadaj z moim uczniem. Ja zajmuję się przekuwaniem broni i zamówieniami specjalnymi. A zobaczymy, co da się przekuć. Trochę mieczyków jest, głównie to są te przekuwane. Obrażenie plus 40, krzesna krwawień 30. Wiesz co? Że sprzedamy ten miecz i weźmiemy ten. Jeszcze kawałku czerwonej. To się przyda. To jest ten miecz. No i mamy nasz nowy mieczyk. Jest piękny, kurde. Mam tylko 326 orenów. Dobra, czyli kontynuujemy nasze poszukiwanie Zoltana. Tam było coś zielonego, widziałem. No, to tylko biedny chłopiec. Czas na modlitwę. Tak, modlitwa, srodlitwa. Co za czas? To mam jakiś Harolda, który oczywiście udaje debila. Vincent. Ciężki nasz los. No, mówiłam mu durniowi jednemu, że na ulicach przecie zbuje i ciężko jest znaleźć Zoltana chyba, jak widzę. O, jest Zoltan. Razu Gary za nim ucieknie. Wal śmiało. Wpadłbyś dzisiaj do Szani? Napijemy się. Czemu nie? U niej na stacji? Tak. Do zobaczenia na miejscu. Przynieś jakiś alkohol. Najlepiej gorzałkę. Spoko. Bywaj. No i wracamy do Szani. Jestem, muszę zabrać tylko jedną osobę. Jak mawiał marszałek Rauten. No i idziemy.
To nie na moje nerwy, moje słabe serce. Co się stało? Taka rozpusta pod moim dachem. Gacha sobie przyjmuje muzykanta jakiegoś. Muzykanta? To słynny mistrz jaskier. Już ja wiem, z czego on jest słynny. Nie mam zamiaru za 9 miesięcy słuchać, jak się Bachor drze po moim trupie. To może pójdę tam i będę robił za przyzwoitkę. No, wreszcie mówisz z sensem. Durna babcia, nie? Opa. Idziemy na imprezę. Juhuj. Geralt? Orzesz w mordę kopany. Przez chwilę myślałem, że zobaczyłem ducha. Właściwie to ja... Czyżbym tracił głowę? Co to za żarty? Szani! To nie żarty. Ale jak? Przecież sam widziałem. Co widziałeś, jaskier? Widziałem, jak kazała przenieść cię na łódź i był tam jednorożec, i Milwa, i Kahir, i Angulem, i był Jarpen, i Zoltan. Wszyscy widzieli. Straciłem pamięć. Chcę wiedzieć, czemu wszyscy się dziwią, widząc mnie żywego. Opowiedz, co wiesz. Spokojnie i po kolei. To było 5 lat temu w Rivi. Siedzieliśmy w karczmie, zajadając ślimaki i popijając gorzałkę ze starymi kumplami, kiedy zaczął się pogrom. Opętany żądzą krwi motłoch zaatakował dzielnicę nieludzi. Chciałeś ich powstrzymać, przestraszyć. Ruszyłeś na ulicę. Tam... Co było dalej? Ktoś dźgnął cię widłami w brzuch. To była śmiertelna rana. Dotarliśmy do ciebie zbyt późno. Mam wrażenie, że nie mówisz wszystkiego. Byliśmy tam wszyscy. Wszyscy? To znaczy kto? Ty naprawdę nic nie pamiętasz. Wszyscy twoi bliscy i przyjaciele. Brzmi trochę jak z ballady. To sama najprawdziwsza prawda. Geralt, ja wciąż nie mogę uwierzyć. Wybacz. Słuchaj, jaskier. Nie potrafię ci nic udowodnić, bo to po prostu niemożliwe. Ja nie pamiętam, ty nie wiesz. Obawiam się, że pewne rzeczy pozostaną niewyjaśnione. Usiądźmy przy stole jak starzy kumple. Napijemy się, pogadamy. Czas pokaże, kim jestem. Masz rację. Zbyt wiele razem przeszliśmy, żebym mógł się pomylić. Zaprosiłeś kogoś jeszcze? Zoltana Chivaya. Znasz go? Nie, ale chętnie poznam. Doskonale. Zawsze świetnie się dogadywaliśmy z Zoltanem. Hurra. Gadam się z Jaskrem znowu. Tak sobie myślałem i mam do ciebie pytanie. Nie krępuj się, Jaskier. To do ciebie nie pasuje. Załóżmy, że dostajesz zlecenie na wampira. Co robisz? Podobno wiele razem przeszliśmy, więc chyba wiesz. Ha, a co powiesz na możliwość dogadania się z takim wampirem? Wierz mi, że gdyby się dało powiedzieć na przykład Bruksie, żeby poszła polować na króliki, to dawno poszedłbym z torbami. A co z wampirami wyższymi? Tych jest naprawdę niewiele. Powiem szczerze, że nie wiem. Ha, więc zaraz ci pokażę, czym dla wampirów wyższych jest krew. Jaskier. Zdrowie. Zdrowie. Mocna zaraza, ale dobra. Miałeś mnie oświecić. Już to zrobiłem. Posłuchaj kogoś, kto nie stracił pamięci, a trochę już chodzi po tym świecie. O, ktoś idzie. Zoltan Chivaya, do usług panienki. Ha, kopelat jaskier, stary druhu. Witaj, Geralt. Witaj. Hej! Odczuwam naglącą potrzebę spożycia pyszniutkiej gorzałczyny. Da się zrobić. Polej, Geralt. Czyś Geralt jest wstawiony? Słuchaj, Geralt. Wampiry wyższe, w przeciwieństwie do niższych, nie muszą pić krwi. Ani ludzkiej, ani żadnej innej. Krew, mój drogi łowco potworów, jest dla nich jak gorzałka. Skąd te rewelacje, jaskier? Na włochate jaja lwiogłowego pająka, rozumiem. To chyba tylko ja nic nie rozumiem.
Ja też nic nie rozumiem. Jaskier, kończ przedstawienie i powiedz wreszcie, o co chodzi. Miałeś kumpla wampira, Geralt. Prawdziwego przyjaciela. A kumpla smoka nie miałem? Chybiona kpina, bo też miałeś. A wampir nazywał się Regis. Zresztą Zoltan może to potwierdzić. Pamiętam. Nie wiem, czy był wampirem i co pił, ale na pewno był kumplem i wyciągał rozżarzone do czerwoności podkowy z paleniska gołymi rękami. Nawet malutkiego oparzenia nie było. Co się stało z tym Regisem? Emil Regis Rochelek Tercif Godfroy poległ walcząc u twojego boku, Geralt. Wypijmy zdrowie Regisa i innych poległych. Wypijmy. Za Caleba Stratona. Zaraz jego. No i fajnie. Zobaczmy, czy Zoltan ma coś ciekawego do powiedzenia. Mocna jak diabli. Aż łzy lecą. Zacne napitki. Stanowczo twierdzę, że nie ma lepszego trunku nad gorzałkę. Zależy z kim i w jakiej sytuacji pijemy. Weźmy choćby romantyczną kolację we dwoje. Gorzałka się nie nadaje. Nie mówię tu o smaku, lecz o efektach ubocznych. Bredzisz, Jaskier. Nieraz z moją Eudorą romantycznie gąsiorek obaliliśmy, żadnych podejrzanych oddziaływań nie uświadczając. Jestem zwolenniczką wina, ale nie mam nic przeciwko gorzałce, o ile spożywa się ją z umiarem. Weźcie pod uwagę, że porządna gorzałka zastosowanie w nowoczesnej medycynie znajduje, co panienka Shani pewnikiem potwierdzi. Do dezynfekowania ran, owszem, nadaje się świetnie. Ba, nie tylko. Rozgrzewa, bóle łagodzi. Każdą niemoc przewalczy. Wszystko od dawkowania zależy. Sprawdźmy w praktyce. Zdrowie! Wow. Dobra, tam to... Przyjąłem Shani. O co chodzi? Opowiedz o bitwie pod Brenną. Tak naprawdę niewiele widziałam. Było nas czworo, a rannych tysiące. Praktycznie nie wychodziłam z namiotu. Podziwiam cię, Shani. Szczerze mówiąc, niewiele pamiętam. To był jeden z najstraszniejszych dni w moim życiu. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko Zoltanowi. Skądże? To równy chłop. Cieszę się. Dzień, gadamy z Zoltanem. Geralt, nie jesteś czasem głodny? No nie powiem, chętnie bym coś zjadł. Mamy chleb, ale my nie konie. Samego chleba jeść nie będziemy. Zoltan dobrze gada. Trzeba Ta mumia z dołu na pewno ma pełną spiżarkę. Chyba żartujesz. Mumia, jak słusznie zauważył Zoltan, na pewno ma smalec. Może też ogóreczki. Shani. Tylko nie daj się złapać, Geralt. Jutro oddam jej pieniądze za smalec i ogórki. Mowy nie ma. Sam bym poszedł, ale jak wiadomo, krasnoludy niezbyt dobrze się skradają. Panience Shani nie wypada tego robić, a Jaskier na pewno wpakuje nas w kłopoty. No dobrze, zaraz wracam. Ale my na to szczęście wcześniej już ukradliśmy to i możemy im dać. I jak, udało się? Oto smalec i ogórki. Ze skwarkami. Może byś jeszcze skoczył po cukier? Zoltan. No dobra, wystarczy sam smalec. Zdrowie nieustraszonego wiedźmina. No i Jaskier będzie teraz śpiewał. Chyba znam piosenkę, która spodoba się Zoltanowi. Chętnie posłuchamy. Dawaj, Jaskier! Patrzaj ta, tam pod borem wilczysko tańcuje. Zęby szczerzy, chwostem macha, raźno podskakuje. Czemuż to tak wesoła, ta leśna bestyja? Widno jeszcze nie żonata, kiedy tak wywija. Au, au, au. Patrzaj ta, tam na łęgu wilczek łapy wlecze. Łeb spuszczony, chwost skulony, z oka łezka ciecze. Czemuż to ta bestyja taka zasmucona? Widno wczoraj ożeniona albo zaręczona. Au, au, au.
No, Zoltan, jak tam twoja żoneczka? Żal gadać, Jaskier. Stare czasy. One nigdy już nie wrócą. Stare, dobre czasy. Patrz, szani przysnęła. Napijmy się i czas już na nas. Napijmy się! Dobra, oni sobie poszli. Ciszej, Jaskier śpiewa. Nie. Ej, a ty gdzie? Panie, wracaj. Babcia mnie wyrzuci. Dobra. Szanie sobie poszła i na dzisiaj to już tyle. Zostawiam pijanego Geralta. Na razie.